Rozdział 5. Dalszy ciąg wędrówki. Śmierć ojca. Przybycie do Polski. Czyta Wojciech Kalarus i Michalina Łabacz. Muzyka Marcin Masecki. Repatriacyjny pociąg do Polski trwało długie i ciężkie tygodnie. Ukarani za pychę posiadania czystych koszul na zmianę, chodzili teraz w brudnych i nie wywijali bliźnim przed nosem chustkami do nosa. Pokosztowanie rozkoszy burżuazyjnych wymysłów przyprawiło ich o żal dokuczliwy, gdy tych wymysłów zabrakło. Nie mieli już nic do spieniężenia. Wyczerpały się pieniądze, które zachowali byli przy sobie. Gospodarz Krawczyna, rodem z Warszawy, ani myślał trzymać ich w swej izbie, gdy się dowiedział, że im czemodan zasekwestrowano i mali się najordynarniejszej pracy, ażeby przetrwać czas tak trudny. Wystawali na zmiany przed Urzędem Polskim, oczekując na wiadomość o pociągu, jak żebracy. Nie można było nic przedsięwziąć, chyba iść piechotą o kiju na zachód. Na to starszy sił już nie miał. W dodatku wciąż zapadał na swe niemoce. Trzeba było podczas gorączkowania układać go w pewnej dziurze pod schodami, gdzie za dnia pozwalano choremu spoczywać. Setki ludzi przebiegały po tych schodach tuż nad głową Seweryna, a młody musiał się temu przysłuchiwać z zaciśniętymi zębami i pięściami. Gdy się stawiał w urzędach bolszewickich i próbował domagać się pomieszczenia, traktowano go opryskliwie, choć się przechwalał swymi poglądami, a nawet czynami rewolucyjnymi w Baku. Był jednak polskim repatriantem. Znano się na takich farbowanych lisach. Nic nie mógł wskórać. Rodacy zaś nie kwapili się z pomocą, skoro o nią sam nie zabiegał. Zbliżył się duchowo do ojca, jak swego czasu do matki. Głęboka żałość i dojmujące ssanie wewnętrzne bolesnej litości łączyło się i przeplatało z rządzą życia. Cezary patrzał teraz na rozmach rewolucji w jej rozkwicie. Zdarzało mu się widywać marynarzy o kwadratowych lub kulistych facjatach, spalonych i rudych jak rondle, pędzących automobilami poprzez miasto Charków. Biła od nich potęga ludzka, męska, niezłomna. Śpiewali rewolucyjne pieśni, wyhodowane w poświstach wichrów, na zrewoltowanych pancernikach, kiedy to oficerom przywiązywano wielkie, stożkowate, armatnie kule do nóg i puszczano na głębinę, ażeby tam, na dnie Czarnego Morza, potańcowali maleńko. Odwiedzał salemityngów nabite przez lud pracujący ruski, małoruski, rumuński, żydowski, polski, lecz jeden, niepodzielny, robotniczy. Słuchał mówców pierwszorzędnych, wszystko jedno jakiej proweniencji, lecz rozwijających rzecz rewolucji w sposób nieubłaganie logiczny, jasny, niezwalczony.
zachwycał się szczególnie mówcami pochodzenia żydowskiego. Ci ujawniali geniusz swej rasy, zdolność docierania do samego sedna spraw ludzkich. Odsłaniali słabość i miejsca chore, zgniłe, obumarłe, konającego świata burżuazji i ofiarowali pracującemu ludowi swe rozumowania o istocie i potędze przewrotu, który się właśnie dokonywał. Gdy się znajdował w tłumie słuchaczów w ciżbie robotniczej, która za każdym zbawczym sylogizmem mówcy radośnie wzdychała, gdyż te wywody zdejmowały z ramion skrzywdzonych ciężar niedoli, jakże w takich momentach pragnął rozstać się z ojcem, wyprawić go w świat nieznany, w krainę mitycznej Polski, zostać wśród rozumnych i silnych. Ale gdy młody entuzjasta wracał do dziury pod schodami, czuł, że nie da rady. Ten ojciec, przechodzień mało znany, to był przeciwnik czynny. Z jego ran, których na ciele miał pełno, sączyła się nie tylko krew, lecz jakoweś światło uderzające w oczy. On nie tylko wierzył w coś innego, lecz śmiał inaczej świat kształtować. To, co mówił, było mgliste, wymyślone, z rozbitej głowy, ale z tym trzeba było się potykać. Czy ojciec był burżujem, stronnikiem bogaczów i pochlebców? Nie. Czy był stronnikiem starego porządku rzeczy? Nie. Dlaczego nie chciał współpracować w sprawie przewrotu? Znał potęgę, która wyzwalała robotników z pęt ucisku. Bywał na wiecach w Moskwie i słuchał najciekawszych referentów. W drodze swej do Baku przewędrował całą Rosję. Znał nie tylko zewnętrzne agitacyjne mityngi i urzędy na starych, oparte śmieciach, lecz i tajne kancelarie nowych despotów, zakamarki, obmierzłe więzienia, gdzie wskutek podejrzeń i doniesień siadywał z tymi, których po to wyprowadzano na światło, ażeby ich zgładzić. Znał piwnice zalane krwią i cuchnące od trupów. Powiadał, iż ten to trupi zaduch przeszkadza, żeby moskiewskie powietrze można było wciągnąć wolnymi i szczęśliwymi płucami. W tym zaduchu po masowych i sekretnych morderstwach, pośród krwawych orgii, nie można było się modlić wielkim tłumem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, w Moskwie, mówił, cuchnie zbrodnią. Wszystko poczęte jest ze zbrodni, a kończy się na wielkich i świetnych karierach nowych panów Rosji, którzy zamieszkają w pałacach carskich i jusupowskich, odzieją się w miękkie szaty i stworzą nową czynowniczą i komisarską arystokrację, nową plutokrację, lubującą się w zbytku i zepsuciu starej. Plebs będzie mieszkał w norach, smrodliwych izbach. Nie zaczęło się od budowania, od przetwarzania rzeczy lichych na lepsze, lecz od niszczenia, nie z miłości, lecz z pychy i zemsty. Nadaremnie komisarze będą odwaniać zapach morderstwa perfumami postępu. Gdy syn stawał w otworze schronienia pod schodami, Seweryn Baryka wyciągał do niego trzęsące się ręce i rzucał pytanie zawsze jednakie. Czy nie ma pociągu? Jechać. To był jedyny okrzyk, który się od tego człowieka słyszało. Zdawało się, że gdyby mu pozwolono wsiąść do pociągu i jechać do kraju, natychmiast spadłaby gorączka, od której się trząsł i ozdrowiałby bez wątpienia. Jakże syn mógł go opuścić? Jakże miał wyprawić samego na wiekuiste rozstanie? Obejmował go ramionami i razem tęsknił do chwili odjazdu. I oto wytworzył się w jego organizmie jakby nowotwór uczuć, pulsujący od pasji sprzecznych w sobie. Cezary był tu i tam, w Rosji i w Polsce. Był z ojcem i przeciwko niemu. Szarpał się i mocował ze samym sobą, nie mogąc dać sobie rady. Nie tylko odmienność zapatrywań na sprawy publiczne i społeczne dzieliła, a zarazem w szczególniejszy sposób łączyła ojca i syna. Cezary wciąż przezwyciężał w duchu tego starego człowieka. Wyzbywał się jego władzy moralnej nad sobą,
wyrastał z niego i oddzielał się bujnością swej siły od zmurszałości tego pnia. Nękały go więzy, wciąż jeszcze jak w dzieciństwie, krępujące jego wolę. Musiał po 1000 razy ulegać, ponieważ był synem, a stary ojciec może rozkazywać, zakazywać. Cezary szarpał się w więzach. Nieraz w głębi siebie żałował, iż go ten tajemniczy człowiek, gnany nienawisłą, niewygasłą miłością swoją, odszukał w Baku, dosięgnął, chwycił w swe sieci uczuć i zabrał stamtąd. Byłby tam został baryńczyszką, samym sobą. Rozkazywałby samemu sobie i szedł obraną drogą. Byłby skończył roboty grabarskie, rzucił łopatę i stanął między ludźmi tworzącymi. Teraz szedł na postronku swojej dla ojca miłości w stronę Polski, której ani znał, ani pragnął. Ojciec narzucił mu ideał obcy, duszy i niezrozumiały. Wystawał codziennie przed biurem, badał urzędników i zbierał wiadomości w mieście. Wreszcie pochwycił wieść upragnioną. Pociąg miał nadejść. Był to ogromny eszelon wiozący mnóstwo Polaków do kraju. Niestety, sygnalizowano już z dala, że miejsca nie ma i że nikogo z Charkowa zabrać nie mogą. Cezary poruszył wszelkie sprężyny, żeby zabezpieczyć sobie w tym pociągu 2 miejsca i czyhał dniami i nocami. Nie wiadomo było oczywiście, kiedy nadejdzie. Przewidywano, iż zatrzyma się w Charkowie na bardzo krótko, może na parę minut, właśnie w celu uniemożliwienia oczekującym wpakowania się do tego pociągu. Przewodnik wiozący reemigrantów, który przed władzami sowieckimi odpowiadał surowo za przekroczenie instrukcji, dawał znać naprzód, iż nikogo nie zabierze. Cezary nie tracił nadziei i warował osobiście albo za pomocą łańcucha życzliwych, którzy litowali się nad jego ojcem. Pewnej nocy dano znać. Pociąg. Seweryn i Cezary rzucili się do stacji. Tutaj o pociągu niby to nic słychać nie było, lecz wieść sekretna dawała znaki i ostrzegła na migi nadchodzi. Obaj nasłuchiwali. Starszy był tak zdenerwowany, rozstrojony i słaby, że ledwie mógł utrzymać się na nogach. Zdawało się, że przypadnie do ziemi i będzie nasłuchiwał. I oto w ciszy nocnej daleko rozległo się dudnienie głuche. Stali na stacji słabo oświetlonej, ponurej i pustej. Dudnienie zbliżało się, wzmagało, rosło. Zamigotały daleko ruchome światła latarni. Wreszcie pociąg, ogrom, ciemnoszary, wtoczył się na stację i stanął. Był to szereg wagonów z obarzniętymi oknami i drzwiami. Sędziwe sople wisiały jak kudły i kłaki z tego pasa ruchomych domków, na głucho zabitych, zamkniętych. Gdy Cezary podskoczył i próbował otworzyć jedne, trzecie, czwarte i dziesiąte drzwi, daremnie wyłamywał sobie palce i wykręcał dłonie. Wszystkie drzwi były niezdobyte. Z ostatnich wagonów wysunął się człowiek i szybko zdążał do dworca w poszukiwaniu władzy. Dwaj wędrowcy rzucili się do niego i nie pytając, kim jest, zasypali go prośbami o wpuszczenie do pociągu. Okazało się, iż jest to właśnie przewodnik, inżynier Białynia. Seweryn znał tego człowieka przed laty za swoich urzędniczych czasów. Począł mu się przypominać i błagać o łaskę, o pomoc, o litość, o zabranie. Tamten przypomniał sobie barykę. Jakże? Kochany pan Seweryn, Symbirsk, dawne dobre czasy. Lecz nic uczynić nie mógł. Nie mógł. Głową odpowiada za przyjęcie nowego pasażera do pociągu. Pociąg jest już przeładowany, nabity. Na każdym niemal przystanku rewizja przegląda papiery uprawnionych do jazdy tym eszelonem. Za przemycanie choćby jednego człowieka zagraża kara główna, kara główna. Nie mogę. Z najserdeczniejszym żalem, kochanie panie Sewerynie, nie mogę. Zwłaszcza 2 ludzi. Nie mogę, jęczał przewodnik. Radził poczekać na następny eszelon, który pod takim, a takim przewodnikiem miał nadejść. Tamten może będzie miał mniej ludzi, może będzie mógł przyjąć. Seweryn Baryka poniżył się do próśb,
próśb, błagał, skamlał, rzucił się do rąk inżyniera Białyni, zapłakał okropnym starczym płaczem, nic to nie pomogło, nie mogło pomóc. Daremne były prośby i certacje. Białynia tłumaczył szeptem na ucho, że przecie łatwiej jest im zaczekać na następny pociąg, niż skazywać jego, Białynię, rodaka, przyjaciela na utratę życia. A życiem swym odpowiada. Cezary nie słuchał perswazji. W sposób ostry oświadczył, że jego ojciec już dłużej czekać nie może, że żyją tu od tygodni jak troglodyci, czekając właśnie na możność wyjazdu. A gdy ta możność nadchodzi, każą im czekać. I na co? Czy na nową, odmowną odpowiedź? Czemuż to inni mogą jechać, a oni żadną miarą nie mogą? Białynia znowu począł tłumaczyć, że nie tylko oni dwaj, lecz i inni z Charkowa. Zgłaszały się setki petentów. Do certujących się podszedł z tyłu jakiś człowiek, również podróżny, jadący tym samym pociągiem. Przysłuchiwał się rozmowie w milczeniu. Gdy Białynia stanowczo, kategorycznie odmawiał, tamten pociągnął Seweryna za kurtkę i popchnął go ku końcowi pociągu. Sam przemówił do inżyniera Białyni. Śmierć? Za zabranie tych dwóch? Śmierć, krzyknął inżynier. Śmierć możliwe, ale ich zabrać musimy. Ja ich nie biorę, wołał głośno Białynia. Nie biorę, nie biorę. To też nie ty ich bierzesz, tylko ja. Zwalisz winę na mnie. Tamten drugi, chudy, wysoki, przygarbiony, popędził przed sobą baryków. Kazał im przeleść pod wagonami na drugą stronę i sam przelazł na czworakach. Potem biegli we trzech, chyłkiem co tchu, aż na sam koniec ogromnego szeregu milczących wozów. Przy ostatnim wagonie ów czarny wgramolił się na stopień wiszący wysoko nad ziemią. Z trudem niemałym odryglował zamek i odciągnął drzwi zasunięte, skrzypiące zjadliwie na mrozie. Wezwał obydwu. Pchajcie się na sam spód, pod tułupy. Leżcie cicho i żeby waszego ducha nie było słychać. Dalej. Ojciec i syn wywindowali się wzajem między jakieś cuchnące kożuchy i przypadli na nich. Czarny zasunął drzwi, zaryglował i zeskoczył. Wkrótce potem pociąg szarpnął go gwałtownie. Seweryn Baryka przycisnął do serca rękę syna. Jedziemy, wyszeptał. Jedziemy. Wysoki czarny jegomość nie zapomniał o dwóch ludziach zamkniętych w towarowym wozie z kożuchami. Zaraz podczas pierwszego postoju, gdy zatrzymano się na czas pewien, przyniósł im czajnik z gorącą wodą, nieco cukru zawiniętego w strzęp gazety, kawał chleba, a nadto podał garnczek z rozgotowaną kaszą. Posilali się w milczeniu, aż starszy Baryka wpadł w rozczulenie. Czarny zjawiał się co czas pewien z czajnikiem i garnkiem, w którym było zawsze coś posilnego. Zalecał szeptem, żeby się dobrze ukrywać, gdyż rewizja może się zjawić niespodzianie. Czasem w szczerym polu między zaspami pociąg staje
i zaczyna się taniec rewizyjny. Przeglądają papiery i rzeczy, a wszelkie złocidła, pierścionki, ślubne obrączki, nie mówiąc już o zegarkach, ulegają gruntownej konfiskacie. Źle również widziany jest ryż, a nawet kasza jęczmienna. Ojciec i syn zakopywali się w kożuchy, zwłaszcza, że tęgie zimno trzymało. Cezary odsypiał swe charkowskie czuwania. Sewerynowi nie służył zapach baranich tułupów. Chory nie mógł powstrzymać piekielnego kaszlu, który mógł ich zgubić. To też na stacjach i podczas przypadkowych postojów, w momentach przewidywanych rewizji, wciskał głowę w futra i dusił się, żeby tylko nie kaszlać. Wyjechał z Charkowa w gorączce, to też w zamkniętym wozie bez powietrza, a w nieznośnym fetorze skór źle wyprawionych zapadał coraz bardziej. Jak na złość, pociąg wciąż stawał i tkwił na miejscu dla dokonania przez maszynistę wiadomych poprawek w lokomotywie. Cezary był w rozpaczy, gdyż na ten stan rzeczy nic nie mógł poradzić. Ilekroć zjawiał się pilny, a tajemniczy Samarytanin z garnczkiem i czajnikiem, ilekroć było prosić o radę i pomoc, kładł palec na ustach, trwożnie nadsłuchiwał i zalecał ciszę, cierpliwość i ostrożność. Pewnego dnia przyszedł z drugim, starszym człowiekiem. Wdrapali się obadwaj do wnętrza wozu. Ów stary przysiadł się, a raczej przyłożył do Seweryna. Rozpiął na nim przyodziewek i przez słuchawkę począł badać płuca. Wnet jednak przerwał badanie i schował do kieszeni swoją słuchawkę. Oczy obydwu Samarytan były smutne. Serce Cezarego zatrzęsło się od przerażenia i strasznej, bezsilnej boleści. Co miał począć? Jak ratować? Miałże wysiąść z tego wozu i iść niosąc na ramionach ukochanego? Pytał się tamtych dwóch, dobrych współbraci, lecz nic mu nie mogli odpowiedzieć. Czarny przybiegł jeszcze po odejściu lekarza i przyniósł jakiś cierpki i gorzki napój w szklaneczce. Ściskał w ramionach młodzieńca, bezsilnego w swojej męczarni. Gdy się drzwi za nim zamknęły i zostali znowu sami, Cezary objął ojca ramionami, przyłożył się, przytulił i marzył, że tak oto przeleje weń swe zdrowie, przesączy w ten sposób krew swoją pulsującą w jego żyły. Seweryn był rozpalony. Głowa jego miotała się po kudłach baranich. Szeptał z jękiem. Nie zostawajmy tutaj. Jedźmy. Nie wywłócz mnie na ziemię. Dojedziemy już niedługo. Już bliżej niż dalej. Zasypiał. I nagle budził się z jakimś krzykiem, który syn pocałunkami uciszał. Mówił mu w rozżarzone usta tysiące pociech i zaklęć nadziei. W pewnej chwili Seweryn Baryka podźwignął się na legowisku, jakby mu sił nagle przybyło. Objął Cezarego za szyję i mówił mu tak samo w usta. Pamiętasz? Takeśmy się wierszy francuskich uczyli. Pamiętasz, Czaruś? Gdybym nie dojechał, gdybym musiał tutaj zostać, ty tu nie zostawaj. Nie zostawaj, jedź tam. Sam zobaczysz, przekonasz się. Ja tak nic nie wiedziałem, nie rozumiałem. Takem nic nie rozumiał jak ty teraz. I patrz, co się ze mną dzieje. Taki straszny los. Zacichł na długą chwilę i znowu mówił. W Warszawie idź do jednego człowieka, który się nazywa Szymon Gajowiec. Człowiek tam znany. Dopytasz się, powiesz mu o nas. Był w przyjaźni z mamą i ze mną. On się tobą zajmie. On ci wszystko powie. Nazywa się Szymon Gajowiec. Obalił się na posłanie i zasnął. Lecz sen jego był niespokojny, pełen jęków i szlochów. Cezary, który siedział nad ojcem pogrążonym w agonii, a nic mu poradzić nie mógł, przeżywał jakby śmierć własną. Pociąg pomykał w krainę śmierci. Nieszczęśliwy podsunął ręce pod głowę śpiącego ojca, ażeby mu ulżyć w cierpieniu. Zdawało mu się, że nie zamykał oczu, lecz dosyć długo trwał ten jego sen. Po ocknieniu Cezary nie słyszał już charczeń, świstów i jęków w piersi ojcowskiej. Gdy ucho jego przypadło do rzężącej przed chwilą piersi, nie usłyszało już bicia serca ani oddechu. Cezary nie wiedział, jak długo jechał przez pola śniegami okryte i przez wody lodami okute wskroś lasów i ugorów, pustych i niemych.
Nie mógł wyciągnąć rąk spod nieruchomej głowy, jakby ją lody okuły i zamroziły mrozy swą mocą. Zapragnął usnąć tak samo, ażeby się nie rozstawać z tym pątnikiem, który ze swoim celem dalekim rozstać się musiał. Nie mógł ani płakać, ani jęczeć, ani wyć, ani krzyczeć w niebogłosy, choć krzyk, jęk i głuche wycie miał w sobie. Kiedyś usłyszał, że drzwi odsuwają się ze zgrzytem i że bardzo zimne powietrze do wnętrza wionęło. To Czarny przyszedł znowu ze strawą. Nachylił się nad Sewerynem Baryką i trzymał przez czas pewien rękę na jego sercu. Podźwignął Cezarego i zakrzyknął nań grubo, żeby z tej nory wychodził. Młody wyszedł pospiesznie. Zimno go owionęło. Tamten narzucił na jego ramiona kożuch, pierwszy z brzegu. Drzwi zasunął i kazał iść za sobą. Weszli do przedziału tak przeładowanego ludźmi, pełnego mężczyzn, kobiet i dzieci, iż powietrze było tam równie zepsute, jak w wagonie z kożuchami. Bezimienny przyjaciel poszeptał coś z ludźmi gwałtownie i namiętnie. Rozsunęli się nieco, ustąpili i Cezary znalazł wolne miejsce na ławce. Z zamarzniętego okna sączyła się struga wody. Wiatr przewiewał. Mnóstwo oczu patrzyło z ciekawością na młodego przybysza. On poczuł się w tym tłumie zwiedzonych, udręczonych od niespania i głodowych niewywczasów, wśród rozczochranych kobiet, brudnych dzieci i ponuro spoglądających mężczyzn stokroć gorzej niż w samotności. Chciał wyjść. Prosił Czarnego oczyma, żeby go puścił do ojca, lecz tamten, uwijający się wciąż w tłumie, nie pozwolił. Kazał czekać, więc Cezary czekał. Pociąg trząsł się z łoskotem, bił swymi kołami w końce szyn. Przechylał się i podrywał do szybszego biegu. Nad wieczorem tegoż dnia stanął na dłużej. Przechodziła wskroś wagonów nowa rewizja. Żołnierze szarpali manatki, przeglądali garnki i miski z żywnością. Z trwogą podawano sobie wiadomość o stopniu ich gwałtowności. Gdy mieli wejść do przedziału, gdzie był Baryka, wyprowadzono go do sąsiedniego, a stamtąd po schodach do budki brekowego, którego wepchnął poza siebie i zakrył swymi olbrzymimi kożuchem. Po upływie pewnego czasu na skinienie towarzyszów przedziału Cezary musiał znowu wyjść i zająć swe miejsce. Gdy pociąg nie odchodził z tego postoju, zaniosło się bowiem na długi remontik. Bezimienny przyjaciel wywołał Cezarego na dwór. Dwaj ludzie obcy stali na końcu pociągu. Sierota podszedł do nich i zobaczył, że wyciągają z wozu zwłoki jego ojca. Zawinęli je w płachtę. A nim zawinęli, pozwolili mu jeszcze zacisnąć powieki nad zagasłymi ojczyma, do zimnych rąk i do zimnych ust przywrzeć ustami. Potem złożyli ciało na marach i mieli je dokądś odnosić. Cezary podnosił oczy błagalnie na Czarnego przyjaciela, żeby mu pozwolił iść za ojcem. Zobaczył wtedy, że tamten pod rozpiętą kapotą ma białą koszulę na sobie. Usłyszał, jak przez sen łacińskie wyrazy «Dies illa, dies irae». Dokąd niosą mego ojca? Ksiądz wskazał ręką miasteczko, widne jeszcze w mroku i daleko w jego głębi spiczastą wieżę kościelną. Rzekł cicho: przy tym kościele będzie sobie leżał. Lepiej mu przecie będzie tam niż tutaj w rowie. Pójdę za nimi. A więc zostajesz tutaj. Cezary załamał ręce. Nie wiedział, czy tu zostaje. Pociąg zaraz odejdzie. Zostajesz tutaj? Pójdę za nimi. Lecz tamten objął go twardym ramieniem i potaszczył do pociągu. Coś mu tam mówił. Cezary nie rozumiał, ogarnięty przez rozpacz. Obejrzał się jeszcze raz i w nadciągającej ciemności dojrzał dwóch ludzi dźwigających na noszach kształt człowieczy. Za chwilę jechał znowu. Długo wlókł się pociąg naładowany ludźmi, choć z niego raz w raz ktoś zostawał na przydrożnych cmentarzach miasteczek. Im bliżej było do kresów polskich, tym rewizje były cięższe i sroższe. Nareszcie rozeszła się wśród podróżnych wieść radosna – granica. Zanim jednak ludzie wymizerowani i storturowani w wagonach od tylu tygodni ujrzeli upragnione budynki kresowe, niemało ich jeszcze nadręczono. Pociąg stał w polu. Drzwi od wagonów były zamknięte. Czekano w tym ruchomym więzieniu na zmiłowanie się nieubłaganych władców. Cezary obserwował.
iż ci wszyscy ludzie, jego sąsiedzi z najbliższych ławek, bynajmniej nie fabrykanci, nie bankierzy ani magnaci, lecz najzwyczajniejsi zjadacze chleba i kaszy jaglanej, na którą zarobili własnymi rękami, urzędnicy i pracownicy prywatni, byli wyjęci spod wszelkiego prawa. Właśnie tam, w kraju, gdzie tyle się nasłuchał o prawach człowieka uciśnionego i wyjętego spod prawa. Do dzikiej furii doprowadziła go tyrania najzwyklejszych pospolitaków i żołdaków, którzy nie wiadomo za co i w jakim celu gnębili uchodźców do Polski z satysfakcją i z nienasyconą przyjemnością, z jawnym wylewem zwyczajnej nacjonalistycznej zemsty. Można było zrozumieć gniew na burżujów, rodaków uciekających z Rosji przez Baków, świat szeroki, lecz ta gruba i okrutna przemoc okazywana gościom, przychodniom, wędrowcom, którzy właśnie wynosili się do siebie, dziwiła i napełniała gniewem. Patrzą na twarze oficerków komenderujących, na rewidentów i sołdafonów trzymających straż przy drzwiach i pierwszy raz w życiu zobaczył nie tylko oczyma, lecz duszą czującą tyranię, o której mu ojciec mówił tyle razy. Ale po wszystkich udręczeniach i trwogach, zwłaszcza kobiecych, iż nie wypuszczą, iż każą cofnąć się, iż zamkną wagony, zawrócą pociąg z ludźmi i odwiozą wszystkich z powrotem do Charkowa, po licznych plotkach, które strach płodził, roztworzono drzwi wagonów. Ludzie zgarnęli, co tam jeszcze taszczyli ze sobą, ponieśli na ręku dzieci, powylekli słabych i chorych, pędzili z wrzaskiem i szlochaniem, popychając się, wyprzedzając jedni drugich z jakimś rozmokłym gościńcem ku domom widniejącym tuż obok, biegnąc coraz szybciej, jakby ich kto gonił, modląc się, płacząc i śmiejąc się razem, doskoczyli do sztachet, za którymi stało kilku żołnierzy w szarych, podniszczonych, rogatych czapkach. Kobiety stare i słabe chwytały się dygocącymi palcami za balasy owych sztachet. Mężczyźni, zmordowani drogą, całowali słupy w tym płocie. Wszyscy popychali się, torując sobie i swoim przejście w tłumie, kotłującym się jak zbiorowisko topielców dosięgających wybrzeża. Brama była otwarta i tam za koleją przepuszczano. Przyszła wreszcie kolej i na Cezarego. Nie miał ci żadnych papierów, gdyż nie wszystkie dokumenty zostały w skradzionej walizce. Szedł na oślep. W ostatniej chwili, gdy już miał bramę przekroczyć, inżynier Białynia wetknął mu w rękę jakiś papier, czyjąś legitymację. Oficer polski przyjął papier od baryki, obejrzał i tuż na stoliku przybił pieczęć. Minął bramę. Wszedł do Polski, kraju swoich rodziców. Tłum ludzki mijał budynki stacyjne i kierował się w stronę miasteczka, którego murowane i drewniane domki widać było niezbyt daleko. Cezary szedł również do tego miasta. Po udręce, zgnieceniu i braku powietrza w przedziałach pociągu oddychał teraz powietrzem szerokim, olbrzymim. Wyciągał ręce do tego szerokiego powietrza, do ziemi nieznanej, jakby wolność swoją obejmował w posiadanie. Mijał ohydne budynki stawiane, jak to mówią, psim swędem z najtańszego materiału, kryte papą, którą wiatr poobdzierał, a zimowe pluty podziurawiły doszczętnie. Przepływała tam rzeczka, w stromych brzegach wijąca się wśród niziny. Śniegi już stajały i pierwsza trawka, szczyk rzadki, bladozielony rozpościerać się poczynała nad bystrą wodą. Po tej to ledwie widocznej runi tańczyli na bosaka chłopcy nędzarze, przygrywając sobie na ustnej harmonijce. Bose ich stopy migały nad błotem, które już zdołały ubić na dogodne do tańca klepisko. Przedwiośnie zdmuchnęło z dachów bud najbliższych lód i śnieg. Ogrzało już naturalnym powiewem południa wnętrza, które długa i ciężka zima wróg biedaków przejmowała śmiercionośnym tchnieniem. Pourywane rynny, dziurawe dachy, spleśniałe ściany kryła wiosenka nadchodząca po złotą i posrebrzeniem, zielenią, barwami swymi, które rozpościera nad światem. Usiłowała osłonić nikłymi swymi kolory to widowisko, które na jej tle pełnym wieczyście nieśmiertelnego piękna
ludzie rozpostarli. Miasteczko polsko-żydowskie. Cezary patrzał posępnymi oczyma na grząskie uliczki, bajora, na domy rozmaitej wysokości, na chlewy i kałuże, na zabudowania i spalone rumowiska. Wrócił na rynek, obstawiony żydowskimi kramami o drzwiach i oknach, zabryzganych błotem, niemytych od kwartałów. Gdzież są twoje szklane domy? Rozmyślał, brnąc dalej. Gdzież są twoje szklane domy?